Czy wiecie, kto to jest Olga Tokarczuk? Bardzo dobrze, też jesteście już. No, nie tacy zacofani w kalwarii. Na czasie i w ogóle. Dobrze, no ale jak nie jesteście zacofani, to postawię drugie pytanie, na które nie słyszałem jeszcze odpowiedzi, to ciekaw jestem. Czy to jest najwyższa nagroda już taka? Nobla, to znaczy w literaturze? Tak. No, no nie tylko w literaturze. Nie tylko w literaturze, bo Nobla można dostać z medycyny, z fizyki, z chemii. Najbardziej prestiżowa. Najbardziej prestiżowa. A czy jest jeszcze bardziej prestiżowa nagroda? Oscar. Oscar to jest czego innego. No to wam powiem o takiej nagrodzie, o której nie słyszeliście jeszcze, bo trzeba coś nowego też powiedzieć, nie? Otóż, kiedy to przeczytałem, to właśnie sobie pomyślałem, dlatego to kazanie stworzyłem. W 1999 roku laureaci Nagród Nobla, różni, ustanowili tytuł, który oni nadają. Czyli to jest już ponad noblistami najwyższy tytuł. To jest tytuł Człowiek Pokoju. Oni zdali sobie sprawę, że oni dostają nagrodę tam z fizyki, czy tam, nie wiem, z czegoś tam, z pisarstwa, poezji. Ale tak naprawdę to, czego potrzeba dzisiejszemu światu, to jest pokój. I to nie taki pokój międzynarodowy, to też jest ważne. Ale zwrócili uwagę, żeby był to człowiek, bo tutaj człowiek dostaje nagrodę. Konkretny człowiek. A oni ustanowili nagrodę Człowiek Pokoju. Nie wiem, czyście zwrócili uwagę, gdy był czytany ten werset na początku, może sięgnijmy jeszcze do niego, do 10 rozdziału Ewangelii Łukasza. Od wiersza 3 do 6. I mówi, nikogo w drodze nie pozdrawiajcie, wiersz 4, a gdy do jakiegoś domu wejdziecie, najpierw mówcie pokój domowi temu. A jeśli tam będzie syn pokoju, przekład gdański chyba używa określenia człowiek pokoju. Właśnie to sobie skojarzyłem. Człowiek pokoju, gdy tam będzie. Czy myślicie, że Jezus miał na myśli takiego, nie wiem, człowieka ponad noblistów? Co miał na myśli, mówiąc, jeśli tam będzie człowiek pokoju? Tak. A jeśli tam będzie syn pokoju, czy człowiek pokoju, spocznie na nim pokój wasz, a jeśli nie, to wróci do was. Otóż ja czytałem, jak można zinterpretować człowieka pokoju. W internecie na przykład spotkałem taką definicję człowiek pokoju. Człowiek pokoju to ten, kto nawet za cenę pokonania siebie samego potrafi chwalić innych. Czynimy pokój wtedy, gdy potrafimy uszanować wolność innych. Więc zwrócona jest tutaj uwaga na, bym powiedział, taką pokorę. Nawet za własną cenę potrafi mówić dobrze o innych. Odnosić się dobrze do innych. Jeśli potrafimy uszanować wolność innych ludzi, wszystko jedno, jacy oni są. Czy on jest muzułmaninem, czy on jest przestępcą,
to jest człowiek i człowiek pokoju potrafi odnieść się do niego w sposób taktowny, z takim uniżeniem, uszanowaniem jego osobowości, prawa do jego wolności, do jego życia. Otóż widzicie, ludzie mogą być bardzo wykształceni. Mogą otrzymywać nagrody Nobla, a w zachowaniu swoim są często nietolerancyjni, nietaktowni. Czasami, żeby nie użyć jakiegoś gorszego słowa, nie powiem niewychowani, ale w tym kierunku mniej więcej zmierzam. Bo co innego jest rozum, wiedza, a co innego jest taki charakter, który moglibyśmy nazwać charakterem Chrystusowym albo chrześcijańskim, prawdziwie chrześcijańskim. I dlatego nobliści to zrozumieli i powiedzieli: my tak, owszem, coś tam osiągnęliśmy, ale tak naprawdę wartościowym człowiekiem jest człowiek pokoju. Możemy różnie myśleć o tym określeniu człowiek pokoju, ale na pewno jest to ktoś, kto wnosi pokój w społeczeństwo, który stwarza taką atmosferę pokoju wobec siebie. Biblia nazywa Jezusa księciem pokoju. Więc jeśli mielibyśmy powiedzieć teraz, jaki jest stopień najwyższy, jeszcze wyższy od człowieka pokoju, od noblisty, to jest książę pokoju. On ma ten najzaszczytniejszy tytuł. Książę pokoju. Czy ja mogę być człowiekiem pokoju? No, ktoś powie, ponad noblistów? Tak. Ewangelia Jana, 14 rozdział, wiersz 27. 14:27. Jezus powiedział: pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam. Nie jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Jezus powiedział, że On jest dawcą też pokoju i On daje taki pokój, jakiego świat dać nie może. I my po prostu nie zasługujemy na to. Nie zarobimy, nie wypracujemy w sobie takiej postawy człowieka pokoju. Ale Jezus może nam to dać, że będziemy właśnie takim człowiekiem pokoju. Takim, jakiego najbardziej trzeba dzisiaj na świecie. Bóg nie potrzebuje teraz takich naukowców wielkich, takich, którzy stworzyli bomby atomowe i później zginęło ileś tam tysięcy ludzi. Bóg potrzebuje ludzi pokoju. Pamiętam, jak jechałem kiedyś autobusem i nagle coś tam zaczęło się kopcić, dym taki dostał się do środka. Smród, ludzie przerażeni, w panice od razu. A ja jechałem, nie pamiętam dokładnie już w jakiejś sprawie, a jakiejś Bożej sprawie, na pogrzeb czy coś tam. I do dzisiaj pamiętam, że miałem taki jakiś pokój wewnętrzny. Przecież jadę w sprawach Bożych, to na pewno nic mi się nie stanie. I tak patrzyłem z boku na tych ludzi panikujących. Myślę sobie, jak to dobrze, jak człowiek ma pokój w sercu. Wiem, że Bóg jest nade mną. To jest takie ważne w chwilach trudnych. A takich będzie coraz więcej i tego się spodziewajmy. I niektóre będą naprawdę trudne. Pismo Święte mówi, że to ten pokój też jest owocem Ducha Świętego. A więc to jest wynik działania i Jezusa, Ducha Świętego, Ojca, możemy powiedzieć, w nas. To On daje taki pokój i
Później my ten pokój możemy rozprzestrzeniać wokoło. Nie nasza zasługa, ale możemy takie rzeczy robić. Jeden z tych noblistów, dawniejszy Rosjanin, który wynalazł bombę mocniejszą niż atomowe, czyli bombę termojądrową, on kiedyś był na poligonie, gdzie dokonywano próby z tymi bombami. No i gdy wybuchła taka bomba, to widział, jak ptaki, które gdzieś tam były w okolicy, spadały tak, czytałem to, jak deszcz na ziemię. I między innymi spadł orzeł i jeszcze tak żył trochę, ale już leżał na ziemi. A żołnierze tam byli dookoła, jeden z żołnierzy podszedł i kopnął go tak, żeby po prostu już życie stracił. I to był moment przełomowy dla Sacharowa, tego noblisty, który później poświęcił całe swoje życie dla sprawy pokoju. Wygnano go, po prostu musiał uchodzić ze swojego kraju ojczystego, chociaż dokonał takich rzeczy. Był ojcem bomby termojądrowej, ale go takiego nie potrzebowali, który pokój tam zabiega o pokój. Drodzy, bo Bóg daje coś takiego, co od Niego pochodzi. To On sam nie wymyślił, tylko nagle go coś poruszyło sumienie, że powiedział, że on już więcej nad tym nie będzie pracował. Jest to Boże działanie. Pismo Święte mówi, że pokój pełny mają ci, którzy, moja żona tego się uczyła, którzy przestrzegają, a przeczytajmy Psalm 119. To bardzo ważne, co tu jest napisane. Psalm 119, 165. Pokój pełny mają ci, którzy kochają Twój zakon, albo inaczej byśmy powiedzieli, ci, którzy kochają Twoje prawa. Czy my kochamy prawa? Ja wiem, że generalnie to nie. Kochamy kochać coś albo kogoś, ale prawa to nie. To musi być od Boga, kochać prawo. Jak ja się cieszę, że mogę jechać 50 na przykład. Kochacie takie prawa? Jak jest 30 na godzinę. Albo 30 na godzinę? Aha. Ale powiem wam, że powinniśmy kochać prawa. Nie ma jakiejś grupy ludzi, gdzie by wszystko jedno, w jakim celi się spotykają, gdzie by nie było pewnych praw. Pierwsze, jak nowe państwo na przykład powstaje, jakieś się odłączą, to ustanawiają prawa. Co będzie kto będzie przewodniczył, kto będzie tam za coś odpowiedzialny, kto będzie skarbnikiem i tak dalej. No prawa są konieczne, więc powinniśmy je lubić. To diabeł nam wmówił tak, że prawa są niedobre, prawa są po to, żeby je przekraczać. Bóg dał pierwsze prawo, ja tak myślałem o tym na przykład, dlaczego Bóg coś takiego wymyślił, postawił drzewo w środku. Tyle drzew owocowych było, a tego nie wolno ruszać. Na czym Bogu zależało? Mianowicie prawo to było, że te możecie jeść, a tego nie możecie jeść. Dlatego, że wszystko na świecie funkcjonuje na zasadzie prawa. Gdyby nie było prawa gdzieś tam we wszechświecie, to te gwiazdy by się
porozbijały o siebie. Nie wiem, spadły na ziemię jakieś odłamki, coś. Nie byłoby tutaj życia i w ogóle. Co było, gdyby, nie wiem, zwierzęta nie przestrzegały praw? I nagle jakiś tam lew zdecydował się zaatakować, nie wiem, cokolwiek. Albo, że nie będą jadły tego czy tamtego. No w ogóle nie da się sobie, nie można tego sobie wyobrazić. Jedynym, który łamie prawa, jest człowiek. Ptak, jest taki tekst, ja się też go nauczyłem na pamięć. Nawet bocian w przestworzach zna swój czas. Synogorlica, jaskółka i żuraw przestrzegają pory przylotu swego. Ale lud mój nie chce znać prawa Pana. To jest smutne, co Bóg powiedział. Mówi. Zwierzęta, te nieme zwierzęta, te ptaki, popatrzcie, przestrzegają pory przylotu swojego. Przestrzegają? Niemalże z dokładną datę można powiedzieć, kiedy przylatują. I one to robią. A my? My mamy rozum. Nie będziemy przestrzegać tego, co Bóg tam tak napisał. Przecież my wiemy, jak się zachowywać. Nie. Pokój pełny mają ci, którzy przestrzegają prawa Bożego. Ja nieraz chodziłem do więzienia. Nigdy nie miałem uczucia jakiegoś trwogi, bo idę do więzienia. Ale nie jeden, który tam poszedł, to dobrze to przeżył. Ja się nie bałem, bo wiedziałem, że nic nie zrobiłem takiego, żeby mnie tam zatrzymali. Czyli poszedłem, odwiedziłem kogoś tam i wiedziałem, że wyjdę. Nigdy nie mam uczucia jakiejś bojaźni, kiedy przychodzę koło policjanta. Kiedyś postawiłem się policjantowi, chciał mi dać mandat. Powiedziałem, że nie zapłacę, bo nie przekroczyłem prawa. No, jechałem motorowerem, to było jeszcze dawno temu. Nie wiedział, co zrobić, to mi zabrał motorower. Ja mówię, proszę bardzo, ale ja prawa nie przekroczyłem. Ja przyjdę, stawię się tam przed przełożonym i ja wytłumaczę wszystko. I poszedłem i zwolnili mnie. Bo jak wiedziałem, że nie przekroczyłem prawa, nie przestąpiłem, kiedy zrobię źle, to trudno się mówi, przepraszam, moja wina, dobrze. Prawa są po to, żeby je przestrzegać i mam pełny pokój, jak wiem, że robię właściwie. To jest piękny tekst. Jeśli chcecie mieć pokój, jakiego świat dać nie może, pokój pełny mają ci, którzy kochają zakon Twój albo kochają prawo Boże. Wszystkie. Nie tylko dekalog, 10 przykazań, ale jest tyle różnych praw, które Bóg dał w Słowie swoim. Paweł, który pisze, to wszystko jest Słowo Boże. Jezus mówi, ja wam daję prawo nowe, jakie? Miłujcie się tak, jak ja was umiłowałem. Właściwie to wszystko te dodatkowe prawa, które tam znajdujemy w listach Pawła, czy tak dalej, to jest jakiś, bym powiedział, tylko wyjaśnienie tych głównych praw. Jezus też wyjaśniał, co mówicie, że nie wolno cudzołożyć? A ja wam powiadam, że kto by patrzył pożądliwie na kobietę, to już z nią popełnia cudzołóstwo. Czy to było nowe prawo? Nie, to było wyjaśnienie, na czym polega prawdziwie to prawo z dekalogu. Jezus jest dla nas takim idealnym wzorem. On powiedział, oto idę, a zakon Twój jest we wnętrznościach moich. Czyli ja mam prawo w sercu tutaj. Ja nie muszę nawet zaglądać do Biblii. Ja wiem, jak się zachować. W sercu miał, we wnętrznościach. Pismo Święte tak ciekawie pisze w Ewangelii Mateusza, 12 rozdziale, wierszu 19. O Jezusie, bardzo mi się to podoba.
Mateusz 12, 19 i 20. Nie będzie się spierał, nie będzie krzyczał, nikt na ulicach nie usłyszy głosu jego, trzciny nadłamanej nie dołamie, lnu tlejącego się nie zagasi, dopóki nie doprowadzi do zwycięstwa sprawiedliwości. Nie będzie krzyczał, nie będzie się spierał. I tutaj jest takie greckie słowo, nie na ulicach, tylko plateja. Plateja to jest taki szeroki plac raczej, czy szeroka ulica. Nie będzie, niech słyszał, ale będzie krzyczał, jak to współcześni niektórzy tam ewangeliści wydzierają się. W parkach na przykład, jak w Anglii jest taki park i tam krzyczą. Jezus przemawiał, ale z taką miłością, taktem, pełen pokoju. Te określenia trzciny nadłamanej nie dołamie. Jeśli ktoś jest jakiś zbity, taki zniechęcony, to Jezus umiał go podźwignąć, a nie dobijać. Mamy inne przykłady, gdy przyprowadzono kobietę do Niego. No ja sobie wyobrażam, jak oni krzyczeli, tak, tak, ona grzeszy, myśmy ją złapali na gorącym uczynku, szum, tyle ludzi idzie. A jak Jezus się zachował? Popatrzył na nich, a potem schylił się i zaczął pisać na piasku. Czy nie czujecie tego spokoju Jezusa takiego? Inni wykrzykują, a on schyla się i pisze sobie coś tam na piasku. To jest człowiek pokoju. Takich świat ludzi potrzebuje. Nie tyle noblistów. Jezus miał 12 uczniów i oni tam spierali się o to, kto będzie pierwszy. Nawet przyszli do Niego z matką, żeby jeden siedział po lewicy, drugi po prawicy. A Jezus mówi, słuchajcie, to nie moja rzecz, żeby rozdawać urzędy. Tak spokojnie. A gdy Piotr się go zaparł, jak Jezus zareagował? Ty draniu, ja ci tyle poświęciłem czasu, modliłem się za ciebie, a ty coś zrobił. Nie. Jezus tylko tak podniósł głowę, spojrzał na Piotra, pełen pokoju. Tak, Judasz przyszedł pocałować Jezusa. Jak się Jezus zachował? Cała zgraja z kijami, pałkami, tu pobrzękuję mieczami. Jezus mówi, wyszliście jak zgraja na jakiegoś zbójcę. Po co? Przecież ja stale między wami chodziłem. Trzeba było mnie schwytać, jak uważaliście. A Judasz podchodzi i całuje Jezusa. A Jezus mówi, przyjacielu, przyjacielu do Niego. Tak. Myślę o tym właśnie, że takich ludzi trzeba na świecie i takimi powinniśmy być my. Powinniśmy się modlić o to. Bóg może nam to dać. Żeby w rodzinach naszych nie było rozgardiaszu, krzyku, kłótni, walk. Ale żeby panował taki pokój, jakiego świat dać nie może. Jezus powiedział, i błogosławieni są pokój czyniący. To my mamy być takimi ludźmi, człowiekami pokoju, czyniącymi pokój. A Jezus mówi, błogosławieni są ci, co czynią pokój. I ja wiem, że świat tego pragnie, potrzebuje i ludzie myślący, właśnie potrzebują takiego człowieka pokoju i chcą widzieć, chcieliby widzieć w nas. Po wojnie to pamiętam, był taki humor. Pokazywali
Amerykanina, który trzyma taką bombę i mówi, komu by tu jeszcze pomóc? No, że to nie tak pokój ma być. Nasi to pisali zawsze, pokój, mir, coś tam jeszcze, paix po francusku i freedom po niemiecku. I wiem, że to było w różnych językach zawsze, pokój, pokój. A tak naprawdę to się szykowali do wojny atomowej. To wszystko jest oszustwo, ale Bóg chciałby, żebyśmy byli naprawdę takimi dziećmi pokoju, jakich świat potrzebuje. W parlamentach mówi się, że zasiadają zawsze gołębie i jastrzębie. Ja nie wiem, ile tych gołębi jest, bo gołąb symbolizuje taki spokój, a jastrzębie to są ci agresywni. Ja myślę, że w jakimś stopniu są tam gołębie też. Ale ile jest tych jastrzębi? Jak czasami słucham tych wypowiedzi różnych, to wydaje się, że same jastrzębie tam tylko są. Może przesadzam trochę, ale tak to się mówi o tych jastrzębiach. Pan by chciał widzieć, żebyśmy my byli dziećmi pokoju. My mamy być tymi gołębiami. Ja wiem, że tym sposobem można bardzo dużo osiągnąć. Nie wiem, czy ja już tu poprzednio kiedyś nie wspomniałem, ale zapamiętałem bardzo dobrze, jak byliśmy w Bydgoszczy, pracowałem tam i nie było takich bram zamykanych jak teraz, czyli można było wejść sobie do środka tam, a tam po bokach były ławeczki. To był nasz dom adwentystyczny, ale mieszkali tam, bo tam wsadzili kogoś innego jeszcze na mieszkanie. No i jak było zimno, to tam przychodzili sobie tacy chłopcy, palili papierosy, rzucali pety pod nogi, sikali jeszcze przy okazji. Czasami jeszcze gorzej zrobili. No a moja żona sprzątała tam. No i któregoś dnia, gdy oni tam tak siedzieli, palili i tam kawały pewnie sobie opowiadali jakieś, wyszła do nich, a zimno było, przyniosła herbatę ciepłą, ciasteczka i mówi, chłopcy, pewnie wam jest zimno, poczęstujcie się tutaj. A oni tacy zaskoczeni. No powiedziała, ale tylko nie śmiećcie tutaj, nie róbcie bałaganu. Mniej więcej tak. Wiecie, jaki to miało efekt? Że później na ulicy to nam się kłaniali, dzień dobry, mówili, my ich nie pamiętaliśmy, ale oni nas pamiętali i mówili dzień dobry. Tak postępował Jezus. Trzciny nadłamanej nie dołamał, nie krzyczał, nie spierał się. Drodzy, jeśli mamy coś osiągnąć, to właśnie pokojem. Sacharow to rozumiał. Że nie bombą termojądrową, ale pokojem powinniśmy zwyciężyć ten świat. List do Rzymian już nie będę teraz czytał, pewnie znacie. 12 rozdział, wiersz 18 mówi, ze wszystkimi pokój miejcie, jeśli to od was zależy. Czy z wszystkimi sąsiadami i tak dalej pokój mamy? Pismo Święte mówi, dążcie do pokoju. Dążcie do pokoju. Bo bardzo łatwo jest się z ludźmi pokłócić. Byle co, a powiedział takie słowo już coś tam. Albo co ja teraz widzę tam, gdzie my mieszkamy. Kiedyś to ludzie mieli jakieś tam ogrody, uprawiali marchewki, co innego. Teraz już nikt tego nie robi. Bo to się nie opłaca pomidorów sadzić tam. Ale sadzą drzewa takie. Jak są maleńkie, to są ładne świeczki, takie rosną przy płocie, nie? Tylko, że takie drzewa później rosną duże i to już jest zarzewie później niepokoju. I to prawie wszyscy są później ze sobą skłóceni, bo ten posadził tu, ten tego. No,
Pan wytnie tego, bo moje drzewka nie chcą rósć na przykład. Chcesz mieć niepokój, to posadź przy granicy samej drzewo. Więc czasami trzeba myśleć przyszłościowo, jak mam się zachowywać, co mam robić, czy nie warto ustąpić, albo czegoś nie zrobić, nawet jak czytaliśmy, kosztem własnym. Na tym rzecz polega. Nie wszystko na tym świecie musi być tak, jak my chcemy. Pokój polega na tym, że uszanuje się, jak czytaliśmy, wolność drugiego człowieka. A wolność drugiego człowieka ogranicza moją wolność. I tak musi być. W USA na przykład są sędziowie pokoju. I tak się zastanawiam, co to jest sędzia pokoju. Odszukałem, co on robi, taki sędzia pokoju. To jest sędzia, który ma zadanie jednoczyć ludzi. Przekonywać, żeby jakoś się pogodzili. Załatwia takie drobniejsze sprawy, że to nie warto z tym iść do sądu. To on to już tam zrobi jakoś tam po swojemu. Myślę sobie, no, też wymyślili sędzia pokoju. Ale ja wiem, że tacy są potrzebni, którzy sami mają pokój i potrafią tak wpływać, żeby ludzie między sobą się godzili i żeby pokój panował. Tak, potrzeba do tego oczywiście pokory. Ellen White napisała, jeśli posiedliście pokorę, posiedliście wszystko. Gdzieś myślałem nad tym. I pokora jest jedną z najpotrzebniejszych cech człowieka. Gdzieśmy wczoraj rozmawiali jeszcze z szwagrem o Dawidzie, bo tam niektórzy zarzucali mu, jak tam Dawid taki mógł robić rzeczy, mordować innych ludzi. No ale później doszliśmy do tego, że Dawid był też pełen pokory. On był królem i jak szedł na wygnanie, to tam jakiś rzucał w niego błotem. To obok niego stał jeden z dowódców jego. Mówi, pozwól, że pójdę, utnę łeb temu psu, czy głowę temu psu. A Dawid mówi, nie, zostaw go. Niech tak robi, bo ja na to zasłużyłem. Król. W którym państwie tak się król zachowuje? Dawid też nie był ideałem, ale miał to coś. I dlatego był to człowiek według serca Bożego. Dlatego, że gdy trzeba było, umiał zachować tę pokorę. Tak, pokój Boży jest dobry na wszystko. List do Filipian, ostatni tekst jeszcze przeczytam. Zapamiętajmy ten tekst. Filipian, 4:6-7. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem, powierzcie prośby wasze Bogu, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Pokój, który przewyższa rozum wszystkich noblistów. Będziemy mogli mieć my. I będziemy mogli być ponad wszystkich noblistów ludźmi pokoju. Tego życzę wam i życzę sobie. Pamiętajmy o tym w rodzinach naszych. Dążmy do pokoju. Błogosławieni pokój czyniący. Pokój możemy mieć, jakiego świat dać nie może. Amen.